Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj omawiamy bardzo wdzięczny temat, a mianowicie akcesoria do kamer GoPro. Ja w tej chwili korzystam z czterech GoPro. Jest to 9, 10, mam też 8 i rozebraną kamerę Hero 6. Dzisiaj porozmawiamy na temat akcesoriów. Będą akcesoria tańsze, które dają fajne efekty, ale będą też takie akcesoria ze średniej półki cenowej, które dają mega efekty. Omówię poszczególne z nich. Będzie też część nietypowych akcesoriów, które wydają się takie trochę dziwne, ale jednocześnie też bardzo dużą wartość wnoszą. W zależności od tego, co chcesz robić z kamerą GoPro, czy jeździsz na motocyklu, czy nurkujesz, czy może skaczesz base jump, czy bungee jump, czy robisz inne rzeczy, na przykład jesteś rowerzystą, na MTB uprawiasz albo biegi, czy jesteś pilotem FPV, wtedy te akcesoria się od siebie oczywiście różnią. Dzisiaj porozmawiamy o tych takich typowych akcesoriach, ale pokażę Ci też rozwiązania takie bardziej custom, które powinny Ci się spodobać. Zapraszam zatem do audycji. Moim faworytem, jeżeli chodzi o najprostsze i najtańsze akcesoria, to jest przejściówka na statyw. Dzięki temu jesteś w stanie zamontować Hero zarówno na wyższym statywie, jak na takim małym i możesz regulować kąty, możesz regulować sobie właściwie wszystko tak, jak Ci jest wygodnie, a jednocześnie możesz używać tych statywów, które już masz. Ta przejściówka uważam, że jest jedną z ciekawszych. To jest z gwintem wewnętrznym, ale mamy też taką przejściówkę, która jest z gwintem zewnętrznym. Też właśnie możliwość jest podłączenia Hero do innych urządzeń. Poprzez tego typu przejściówki możesz też zastosować złącze na przykład Cold Shoe i pokazywać, jak robisz sesje fotograficzne czy wideo, kamerę Hero zamontować blisko jakiegoś urządzenia, które obsługujesz i dzięki temu masz możliwość też nagrania behind the scenes, czyli takich spraw backstage'owych, zakulisowych, które możesz pokazać. Drugim moim ulubionym akcesorium jest zwykły kijek do selfie, ale floaty, czyli on jest pływający, umożliwia nam dwie rzeczy. Po pierwsze, możesz bardzo szybko wypiąć tą kamerę, dzięki temu jesteś w stanie ją przepiąć na przykład do samochodu i nagrać sobie time warp. Jednocześnie, jeżeli używasz takich zakrzywionych mocowań jak to, jesteś w stanie bardzo szybko przenieść kamerę na przykład na uprząż piersiową, którą pokażę później, lub na inne mocowania typu samochodowe. Dzięki temu jesteś w stanie bardzo szybko zmieniać funkcjonalność swojej kamery i stosować je pod różnymi kątami w wielu sytuacjach. Ten kijek też ma tę zaletę, że ma tutaj lążę, ja ją zdjąłem, taką opaskę na rękę, ale też jest pływający. Jeżeli bierzesz kamerę na przykład na wakacje nad morze czy nad jeziora, nagrywasz sceny na przykład na łodzi, a dzięki temu, że masz ten kijek, kamera Ci nie zatonie. Fajna sprawa, naprawdę. Kolejnym prostym akcesorium, które uważam, że jest naprawdę mega pod kątem relacji cena a efekt, to jest zwykły timer z marketów IKEA. Dzięki temu akcesorium i jego adaptacji jesteś w stanie nagrywać bardzo fajne timelapsy obrotowe, jesteś w stanie pokazać na przykład panoramę rozciągniętą jeszcze w czasie, załóżmy niebo, czy jakieś inne zjawisko typu, nie wiem, port, czy miejsce, gdzie jest sporo ruchu, jesteś w stanie w sposób panoramiczny podczas timelapsów pokazać. Fantastyczne i niedrogie akcesorium, które warto mieć. Następnym bardzo ciekawym akcesorium jest Clips. On jest magnetyczny. Dzięki temu, że właśnie ma w sobie magnes zabudowany, jesteś w stanie przypiąć kamerę do wszystkich metalowych rzeczy, a jednocześnie jesteś w stanie bardzo szybko zamontować też kamerę na takich cieńszych przedmiotach, na przykład gałęzie. Tam wszędzie, gdzie tylko takie elementy pozwalają, możesz zamontować i zrobić ujęcia pod niesamowitymi kątami, bardzo nietypowymi, czy to z dołu, czy to z góry. Sam Clips może też stanowić podstawkę dla kamery. Można stosować oryginalny klips z GoPro, a można zastosować też podróbkę. Ja tutaj mam na przykład podróbkę z firmy Hama. Ona już nie jest magnetyczna, jest prostsza, ale też całkiem dobrze się sprawdza. Ten klips oryginalny z GoPro jest właśnie magnetyczny, jest trochę lepiej wykonany. Gatunkowo lepsze jest to tworzywo. Kolejnym akcesorium, które wydaje się, że jest bardzo specjalistyczne, a mianowicie osłona na GoPro. Ona może przydać się nie tylko dla pilotów FPV, dlatego że tutaj jest to wydruk 3D, który zawiera też w sobie zintegrowane nóżki. Wszędzie tam, gdzie warunki są trudne, na przykład, nie wiem, masz odtworzenie scen batalistycznych,
czy na samochodach, jakieś rajdy terenowe, rajdy w błocie, wszędzie tam, gdzie nie chcesz tak mocno zniszczyć tej kamery Hero, możesz zastosować tego typu adapter. Dzięki niemu możesz zamontować też na zwykłych mocowaniach tą kamerę, a ona jest chroniona i nie zniszczy się tak szybko. I to mocowanie do ósemki pozwala nie tylko na osłonę samej kamery, ale też tylnego ekranu. To jest mega ważne, dlatego że w momencie, kiedy na przykład coś uderza w twoją kamerę z tyłu, masz dużą szansę na to, że stucze się ekran. A ten impact to jest przejmowany, to uderzenie, ta energia przez właśnie osłonę wydrukowaną z CPU. Kolejnym świetnym akcesorium jest mocowanie do samochodu. Możesz stosować też to mocowanie do innych elementów, na przykład do szyb lub też do takich powierzchni, które są w miarę gładkie. Bardzo dobre i dobrze się sprawuje. W większości przypadków mocno trzyma. Oczywiście trzeba uważać na to, żeby w niskich temperaturach, czy jak jest powierzchnia brudna, żeby zabezpieczyć dodatkowym sznureczkiem czy linką takie mocowanie, ale daje ono nam niesamowite efekty, bo możesz niskie ujęcia wykonywać, na przykład samochodu, opon, przy skrętach, przy manewrach, przy przejazdach przez na przykład błoto. Trzeba też kontrolować swoje GoPro, żeby go nie zgubić i najlepiej dowiązać sobie linkę do lusterka. Ja zwykle do lusterka wiążę i fajnie, naprawdę dobrze to gra. Albo do wycieraczki, żeby nie zgubić całości, bo to jest dosyć ciężkie. I też trzeba uważać tutaj, bo jeżeli masz mocno rozciągnięte GoPro, na przykład tak, to ramię jest dość długie i działa na przystawkę długim ramieniem, czyli ta siła jest faktycznie dość spora, szczególnie przy przeciążeniach, przy dużych prędkościach. Więc ważne jest, żeby to dopiąć. Możesz zastosować zwykły kawałek sznurka, a możesz też owinąć taśmą czarną, elektryczną nawet do jakiegoś elementu, żeby wzmocnić tą konstrukcję i nie narażać tego mocowania na wyrwanie, bo wiadomo, że tam dosyć duża siła. Świetne akcesorium, sprawdza się w wielu sytuacjach, zarówno zimą, jak i latem. Trzeba dbać o czystą powierzchnię i zabezpieczyć dodatkowo. Możesz to stosować na przykład przy łodziach czy innych rzeczach bezpośrednio nad wodą, nagrywając zarówno w pozycji pionowej, jak i możesz nagrywać w pozycji poziomej. I zaleca się raczej opuszczenie niż dźwignięcie tej kamery w pozycji poziomej, dlatego że siła lepiej się rozkłada, jeżeli chodzi o tego typu instalacje. Bardzo dobrym akcesorium jest Manfrotto Selfie Stick. Fantastyczny sprzęt, trzyprzegubowy, czyli pozwala na spory wysięg, ten kijek do selfie. Jednocześnie masz tutaj też głowicę, bardzo sprytną i prostą głowicę, która umożliwia Ci ułożenie kamery, jak sobie tylko życzysz względem samego kijka. Tu jest prosta blokada i działa to naprawdę świetnie. Szybko też odblokowuje się te poszczególne segmenty. I to, co jest najważniejsze, ten kijek do selfie pozwala Ci też na osadzenie kijka na statywie. Żeby zamontować ten selfie stick, czyli ten kijek do selfie na statywie, potrzebujesz przejściówkę na gwint wewnętrzny i to działa mniej więcej w ten sposób. I w tym momencie masz już monopod, jeżeli chodzi o całą konstrukcję. Można śmiało też wysięg uzyskać na wysokość wzrostu. Bardzo dobrym osprzętem jest uprząż piersiowa. Dzięki temu możesz nagrywać szereg scen, na przykład podczas zjazdów na rowerze. Jeżeli ta kamera jest za ciężka, żeby ją zamontować na kask, bo faktycznie 9 i 10 są dość ciężkie, można zastosować uprząż piersiową w wielu ciekawych dyscyplin, na przykład jazda konna albo zjazdy narciarskie, rowery górskie i tak dalej, szereg dyscyplin, gdzie kamera na kasku może Ci ciążyć. Też na przykład bieganie, całkiem dobrze, jeżeli sobie ściągniesz te paski, to działa, czy wędrówki górskie. Można też oprócz nagrywania stosować tutaj time warp, czyli takie hyperlapsy zastosować. Genialnie. I sama ta uprząż też może stanowić formę mini statywu, dlatego że tutaj jest powierzchnia płaska. Dobrze to działa i można sobie ustawić kamerę nawet na samym tym, czy oprzeć ją gdzieś na plecaku. Całkowicie to się spełnia. Oczywiście, jeżeli masz trochę weny, to możesz też przymocować poprzez tą uprząż kamerę do wielu przedmiotów, na przykład owinąć wokół pnia, drzewa itd., itd. Jeżeli chodzi o odmianę tej uprzęży piersiowej, ja mam też opaskę na głowę. Tutaj za chwilę pokażę Ci, gdzie jest mocowanie,
Ona też dość dobrze się sprawdza, trzeba uważać tylko, żeby nie spadła z kasku i w zależności od tego, którą kamerę masz, czy 8, czy 9, czy 10, ona też swoje waży. Ja tutaj zastosowałem, co ciekawe, taki układ, że ta część z opaski, na której kamera jest mocowana, ona w moim przypadku, ja ją rozciąłem i dzięki temu mogę ją też demontować i mogę zastosować do innych celów, na przykład tutaj do montażu na samochodzie, takim terenowym, zdalnie sterowanym. Całkiem fajnie to działa i też sprawdza się takie mocowanie tutaj w terenie. Można zrobić testy na przykład stabilizacji albo pokazać zupełnie z innej perspektywy, goniąc psa, czy goniąc dziecko, czy podążając za obiektem, który jest bardzo nisko położony właśnie za pomocą samochodu. Ja tutaj stosowałem też przystawkę do gogli jako ciekawostka. Miałem tutaj normalnie transmitter do VTX transmitter, czyli mogłem widzieć to, co jest, jeżeli odjechałem dalej, to co się dzieje przed nim. Bardzo fajnie to wygląda i polecam też zastosowanie GoPro w takim przypadku. Jednym z najciekawszych akcesoriów, które do tej pory było niedoceniane, dlatego że 9 w tej konfiguracji się wieszała dość mocno, jest Media Mode, zwany też Media Mode, który umożliwia nam parę rzeczy. Przede wszystkim mamy, dzięki temu, że montujemy w tej ramce mikrofony, mamy przejściówki od razu na HDMI wyjście, mamy też wejście mikrofonu 3,5 mm i mamy też zasilanie poprzez USB-C, czyli Media Mode ma zasilanie tutaj z tyłu. Są te za listwą właśnie porty, które można aktywować. Możesz aktywować też mikrofon z przodu lub też z tyłu. Jest taka opcja, albo mikrofon wbudowany. Są tutaj też cold shoe, czyli faktycznie same przejściówki na zamocowanie mikrofonów albo innych akcesoriów typu światła z boku albo z góry. To, co jest świetne, jeżeli zamontujesz GoPro, to masz też podgląd, możesz monitorować dźwięk, bo jest ten paseczek zielony na dole, który pokazuje Ci, czy mikrofon zewnętrzny działa. Można też w ustawieniach sobie wybrać, który mikrofon jest Ci potrzebny, z którego mikrofonu chcesz skorzystać. I teraz, kiedy wprowadzono 10 i ten cały system nam się nie wiesza, nie musimy za każdym razem rozkręcać właśnie tutaj mocowania, śruby wyjmować i całości kamery z ramki, żeby wypiąć akumulator. W tym momencie jesteśmy w stanie nagrać fajnego vloga, wykorzystując, mając już mikrofon wbudowany, więc jakość jest ok. Jeżeli chcemy coś lepszego, to można zawsze 3,5 mm wykorzystać, czyli na przykład krawatówkę albo inny mikrofon, jeżeli nie chcesz, żeby ściągał tak bardzo dźwięk, bo ten jest kierunkowy. Stosując to rozwiązanie, byłem w stanie nagrywać całodzienne vlogi właśnie jedną kamerę mając na Media Mode, a na przykład 8 latając. Całkiem dobrze to wyglądało. No i na koniec takie nietypowe akcesorium, a mianowicie rozebrałem też kamerę GoPro Hero 6. Jeżeli zależy Ci na niewielkiej masie, są takie adaptery, które umożliwiają rozebranie całej kamery, zostawienie tylko tego obiektywu, czyli sensora plus płyty głównej. Dzięki temu możesz zasilać z przejściówek, czyli obudowa plus płytka BC, która umożliwia zasilanie, wyjście zasilania tutaj i też klawisze. Jeżeli chcesz mieć na przykład baterię gdzieś dalej, na przykład w kurtce, bo jest zimno, albo chcesz ją zakalizować zupełnie gdzie indziej zasilanie, a zależy Ci na lekkiej konstrukcji, to jest też rozwiązanie stosowane zwykle w małych dronach. Bardzo fajnie to wygląda i ta kamera działa, nagrywa. Mamy tutaj slot karty pamięci zostawiony. Nie nagrywa też tylko dźwięku, więc nagrywa w tym wydaniu sam obraz, ale jest to ciekawostka. I to, co jest jeszcze ciekawe, firma iFlight, która specjalizuje się w lataniu FPV, ma też w swojej gamie taki adapter USB-C. Dzięki temu jesteś w stanie wyciągnąć akumulator i poprzez tą przejściówkę można na przykład już z samej wtyczki, ze złącza balansera, z pakietu LiPo, zewnętrznej baterii zasilać taki układ. Bardzo fajna sprawa. I dzięki temu adapterowi jesteś w stanie wyeliminować ciężkie zasilanie w postaci tego akumulatorka. Jednocześnie możesz przejść na zasilanie zewnętrzne, które jest bardziej pojemne. Na przykład duży pakiet 1300 mAh, jeżeli chodzi o duży pakiet LiPo, wystarcza Ci na przykład na cały dzień nagrywania timelapsów albo hyperlapse. Też jest genialna sprawa. A jednocześnie ta kamera jest dużo lżejsza. Bez akumulatora na przykład
przykład, jeżeli zależy Ci na tym, żeby kamerę trzymać na głowie, to można ten przewód przedłużyć, trzymać pakiet wraz z adapterem gdzieś w kieszeni czy w plecaku, a masz lekką instalację na zewnątrz bez akumulatora. Też jest wiele takich sytuacji, gdzie nie chcemy, żeby akumulator był w danym miejscu, bo na przykład miejsce jest narażone na pewne zjawiska, nie wiem, czy wilgotność, czy niska temperatura, i ten akumulator może nam się w pewnym momencie stracić właściwości i szybko się wyczerpać. Jednym z najciekawszych akcesoriów są oczywiście filtry szare. Wpływają na przedłużenie czasu naświetlania. Dzięki temu na przykład woda, jeżeli jesteście na wczasach, powiedzmy w Egipcie, woda w basenie wygląda zupełnie inaczej, szczególnie jeżeli ktoś na przykład zjeżdża ze zjeżdżalni albo kąpie się, zalewają go fale. Dzięki zastosowaniu filtrów czy szarych, czy polaryzacyjnych zupełnie zmieniamy charakter tych naszych ujęć. Wygląda to dużo bardziej profesjonalnie. Panujemy przede wszystkim nad ekspozycją. Jeżeli trochę się zainteresujemy, to właśnie filtry pozwolą nam na osiągnięcie genialnych rezultatów. Oprócz filtrów bardzo fajnym akcesorium jest też lens mod. On nie jest jeszcze dostępny w tej chwili na październik 2021 do 10, ale do 9 jak najbardziej kamera lens mod jest dostępny. Dzięki temu możemy stabilizować obraz 360 stopni i też uzyskać szersze pole widzenia. Bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o tą nakładkę obiektywu. Trzeba oczywiście uważać na to, żeby jej nie uszkodzić, ale jak najbardziej jest to fantastyczne akcesorium. No i dobra, słuchajcie, i na koniec oczywiście humorystyczny akcent, moje ulubione akcesorium do kamery GoPro, czyli drony. Fantastycznie się lata, polecam wszystkim, którzy mają w sobie bakcyla sportowego przygody, żeby przynajmniej spróbowali właśnie przygody z FPV. To jest niesamowita sprawa, jak latasz i jeszcze jesteś w stanie nagrać poprzez GoPro, kapitalne efekty, możesz latać poprzez pomieszczenia czy w górach, niekoniecznie w Polsce, w Parku Narodowym, ale możesz latać na przykład w Austrii, czy w Szwajcarii, czy na Bałkanach, w fantastycznych miejscach, możesz latać nad morzem, możesz wykonywać loty nurkowe, możesz latać spokojnie, bardzo, w bardzo ciasnych miejscach i właśnie polecam wszystkim latanie FPV. Słuchaj, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że przynajmniej te wskazówki odrobinę pomogą Ci w wyborze odpowiedniego sprzętu do Twoich potrzeb. Pamiętaj, że zastosowań kamer GoPro jest naprawdę wiele. Ja tutaj pokazałem tylko namiastkę, nie mówiłem dużo na przykład o motocyklach czy rowerach, ale przynajmniej te mocowania, które pokazałem, i te akcesoria już rozszerzają bardzo mocno funkcjonalność samych kamer. Jeżeli chcesz czegoś więcej, jestem autorem również poradnika krok po kroku w zakresie eksploatacji użytkowania GoPro 9 i 10. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Link będzie poniżej pod filmem. Ta recenzja czy ten program nie jest sponsorowany przez żadną zewnętrzną firmę czy GoPro. Wszystkie akcesoria kupiłem ze swoich pieniędzy i jest to jak najbardziej obiektywna moja opinia i podzielenie się obiektywnymi doświadczeniami. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Widzimy się już wkrótce. Polecam oczywiście też playlistę, jeżeli chodzi o GoPro, bo nagrałem kilkadziesiąt epizodów z tego zakresu. Możesz spojrzeć sobie, będą pewnie gdzieś tutaj. Dziękuję Ci za uwagę i widzimy się już niedługo w kolejnych epizodach. Do zobaczenia. Cześć!